Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korl, a także Staszek. Kurczaczek, no. Piękne. Weselicho, pełną parą. No, teraz tak. Musimy jakieś trunki weselne. I patrz, mieliśmy zacząć, jak się dzień zacznie, a tu już, noc idzie, no. Ale to przez te tańce weselne. Tak jest. Zapraszamy do kolejnej części spotkań w grze Astroneer. Kolejna, ponieważ poprzednie spotkanie było już u Staszka i ten cały miszmasz, jaki tu jest widoczny na ekranie, można zobaczyć u niego. Nasze pierwsze lamy, pierwsze spotkania i to, z czym to wszystko się je. Trzeba przyznać, że sama gra dość mocno się rozwinęła w stosunku do tego, co widzieliśmy gdzieś w tym alfa dostępie. Tak jest. No i wygląda to naprawdę obiecująco. Więc, żeby te słowa też zamienić w czyny. O! Znowu mi grzybicy brakuje? Nie, byłeś, tak. Stałeś za bardzo na środku chyba i dlatego nie mogłem zbudować, tak czuję. A, że sam sobie zablokowałem, tak? No. Kosmiczne lamy może być. Będą jak... Tak, jak no nie zabraknie ich tutaj. Tak, na przykład teraz nie wiem czemu... A, idź tutaj, zobaczymy czy to zadziała. Komora badawcza, bo tak chciałem dużą platformę. A, rozumiem, ja nie mogę się przemieszczać jak to jest tu, dobra. Czyli tak naprawdę trzeba ten zarządzać od tyłu, a nie od przodu, tak? No, ja wiem, że to ciężko będzie teraz od przodu zarządzać, ale faktycznie, no. Nie można wchodzić w teren budowania. Właśnie, widzę. No, to było moje pierwsze użycie drukarki 3D, żeby zobaczyć, jak działa. A zobacz, co tutaj, na razie to zostawię może do włożenia. No właśnie, ja już tu byłem. I proszę bardzo, i tutaj przeprowadzamy badania. Z badań, co ciekawe, no doszliśmy do tego, że wyciągamy bajty. Bajty są potrzebne znów do wykonywania blueprintów, tak? Czyli to nie wygląda jak kiedyś, że otwiera się ten klocek i wyskakuje blueprint, tylko po prostu bada się i z tych punktów badawczych możemy stworzyć nowe przedmioty, co jest moim zdaniem wielką zmianą na plus, tak? Bo dodaje takiego realizmu tej całej sytuacji, w jakiej się tu znaleźliśmy. Zdecydowanie. Tylko wszystko oczywiście zaczęło teraz dłużej trwać, tak? Tutaj drukarka drukuje, Staszek się rozwija powoli, tam badania są przeprowadzane. A my możemy wykorzystać tę chwilę, Staszko, ja chciałem cię zaprowadzić w jedno miejsce. Dobra, wiem, że jak będziemy tutaj w tym odcinku, to... Za często stawiasz te pałeczki, stawiasz je od... Wiesz co, ja mam taki sposób, jak tylko... Że jak znika... Tak, widziałem, że jak znika, tak. To wtedy stawiać. Ale ja lubię trochę szybciej. Ja wiem, lubisz częściej stawiać niż rzadziej. No. Gdzie ty mnie szczytujemy teraz, razem ze sobą? Gdzieś, tak, idziemy tutaj na Irysy. Dobra. Co ty tam patrz, co to za czerwone gluty? Mnie właśnie. A tam czerwone gluty cię interesują. Co to jest? Masz... Panie, ale to jest bardzo ważne. Wiesz co to jest? To są elementy próbka bio. Badawcza. Weź to sobie, ja ci zademonstruję, o co chodzi. Weź to ze sobą do plecaka, włącz plecak, najedź i przytrzymaj F. Dostałeś bajty. Patrz, to ja mogłem sobie tutaj potajemnie te bajty zebrać, a ciebie przyprowadziłem. No. No dobrze, ale chodź, bo tutaj jest coś. O, co to? Kapsuła. No i tu jest potrzebny... A masz kabelki może, czy nie masz kabelków? Myślisz, to trzeba jakoś podłączyć do prądu? No jest źródło mocy potrzebne. Pomoc badawcza. Albo uzupełni wewnętrzne źródło mocy. Wewnętrzne. No. No czy jak to tam? Czyli co? Co tu trzeba zrobić? Jeszcze, bo przyprowadziłem mały generator, myślę, że będzie można było tak to zrobić, ale nie można. To ja zacznę to... Można! Tu jest wtyczka! Wow, to chce mnie zabić! Chce mnie zjeść! To bije! Nie złożę jaja, weź to ogarnij, tak? No. Kill it with fire! Ty, ale okej. Okay. Tu można podłączyć prąd, ale to trzeba podłączyć to jest prąd problem, z bazy. A jak to... Jak to przenieść? To podnieść? No. Ty, a może... No jest... Wiesz co? A może to wymaga od nas jakiegoś przyrządu, który potrafi to przynieść? Musimy albo coś zbudować. Łazik byłby łazik, potrzebny. No. Bo tak to nie jesteśmy w stanie tego wziąć. Czekaj, bo ja chcę to przewrócić, żeby chociaż stało. Miejsce na wtyczkę widzieć. No, dobra. O, jest miejsce na wtyczkę. Ale nie ma gdzie tej wtyczki wcipić. Ty wiesz co? No. Ja wiem! Mam pomysł, zaraz wracam. Całą bazę Staszek przyniesie za moment. Chociaż nie, poczekaj, ja głupi jestem, po co biegnę? Poczekaj, zróbmy tak, ty postaraj się postawić to ładnie równo. Spróbuj narzędziem wyrównywania. Myślę, że będzie łatwiej. No, które nie działa u mnie. Nie działa? A, to ja spróbuję. Nie, bo ja mam... Ja tylko mogę kopać doły, nie?
To dziwne, że to tak jest. O, czekaj, ustawimy to mniej więcej jakoś równo. O. O! No. O! A ty takie gładzie tutaj, na tej ziemi. Dobra, no. Dobra. Proszę. I wiesz, co wymyśliłem? Mamy coś takiego jak portable... A generator? Generator prądu. Możesz to zrobić w sumie, bo jeżeli masz zestaw... To zaraz wrócę do bazy. Nie. Jeszcze zobaczę, bo ja mam mały generator, ale nie mogę małego wpiąć. Ale mały generator musisz postawić na ziemi i to samo zadziała. Ale nie, bo ja mam taki mały generator, taki o I taki. Bardzo dobrze. No, a ja mam prąd. Nie, no a to ja patrz, mam... ja chciałem cały czas to zrobić. Widzisz? No! No! Inteligencja. I co teraz? Nie wiem. Pomoc badawcza. Uzupełni... Aha, czekaj, tu się uzupełni energia, patrz, na dole pod... Jest! Co to? Próbka badawcza. I co to dało? Co? Bajty! Ale ile? 423 bajty! To prawie kilobajt. A to ty to podniosłeś? Co? Nie. Ty nacisnąłeś F pewnie. Nie? No, no, a gdzie widać bajty? To bajty są liczone razem? Ty, czekaj, na tab były bajty. Był. A to mu oddaję ci generator w takim wypadku. Chcesz się schować w środku? Bym cię przykrył czapeczką, o. Albo sam wejdę. Nie, chyba nie chcę. No dobra, to już wiemy, jak to ogarnąć, dobra. Tak? Czyli generator bierzemy... Ale to dobrze, nauczyłem się też, jak działa mały generator, bo ja myślałem, że to ja będę tym, gdzie trzeba ten plugin wcisnąć, a nie wiedziałem, gdzie sobie wcisnąć, nie? Więc... Nie. Dobra, ja jeszcze znalazłem. Bajty? A czy ty masz informację, jak zdobyłam teraz bajty? Dostałeś informację? Wiesz co, jeszcze nie wiem. 31 inaczej... zdobyłem. Więc by się pytałem, czy... Ciekawy, mam 900, czy... tak, czyli one chyba się razem liczą w takim razie. Tak, znaczy one są sumą, tylko pytanie, czy ty widzisz, kiedy ja zdobywam, albo czy ja widzę, kiedy ty zdobywasz, czy widzimy tylko... Słyszę dźwięk. Aha, o, też, nie, no jest, 29, czyli o. Jest informacja. Super. Coś tam się pojawia. To możemy wracać do bazy, zaraz te bajty jakoś wykorzystać, nie? Tylko właśnie pytanie, na co? Ej, tutaj, jaki tutaj jest ten, Tony Hawk, ty zobacz, kurde, jak tu slajdy no się tak, robi. Tak. Jak na desce. Wiesz co, no. Gdzieś wydaje mi się, że widziałem miejsce, w którym... A właśnie, na tab, gdzie można to wykorzystać. A, pytanie na co, że na co to wykorzystać, tak? O to chodziło. No. Za mało bajtów. Duży magazyn, schronienie. Ale schronienie chyba w bazie możemy też, tylko nie wiem, czy się zmieścimy razem. Mamy mały generator. No, schronienie dla nas wystarczy. Jest mały zbiornik na tlen, widzę, ale to nie stać nas. Ojej. Na nic nas nie stać. Tu ja nawet nie wiedziałem, że to wszystko jest takie drogie. Świder 1000 kosztuje. O, mały słoneczny coś. Zegar. Nie, to jest generator energii. Albo turbinę. A baterie są tutaj? Ogniwa zasilające, to chyba będzie to, ale cynk jest wymagany. A gdzie jest ten? A mam mod wzmocnienia. Mod szeroki, to chyba, że na dodatkowe przyłączenie. A Korle, tak? Zauważ, że jeszcze są takie cztery przyciski, bo to, że ty widzisz to, co jest na początku, to jest jeszcze nic, ale pojedź sobie na jakiś przedmiot i naciśnij jeszcze potem drugi. Takie cztery przyciski są i potem masz jeszcze tego więcej, no. To się rozrasta. Ale to czekaj, tutaj, tak, to widziałem, tylko tam już są drogie rzeczy. No, w cholerę drogie. Chyba, że duża platforma, no to 500. Ale mamy dużą platformę. Możemy lądowisko. Stworzyłeś dużą platformę chyba już. Piec do wytapiania jest tani. O, wirówka ziemna. Piec ale wiesz do wytapiania co, zrobię... się przyda. Tylko zrobię piec, a ty zobacz, czy będziesz go miał i czy zabierze ci bajty. A bo gdzie w tej ten chwili piec mam jest? Jednego megabajta. W trzeciej zakładce. Mały generator widzę, mały słoneczny, mała turbina, ogniwo zasilające, mała bateria. O, mała bateria, to jest nam potrzebne też. Chyba. Gdzie ty wszedłeś? Trzecia. Nie, tu. Trzecie. Od góry. No dobra, zobacz, czy znikną ci punkty. Dobra, zniknęły. Klikam. Poszło. Czyli też możesz piec już robić pewnie. A gdzie ten piec był, bo ja go nie widzę. A platforma trzecie. Handlowa jak ładnie wygląda. I ściemnia mi jakoś tutaj. Wiesz co, no ja ci powiem tak, platformy handlowej na pewno nie ominiesz, więc szukaj po niej, a nad nią jest piec. Ale to jest który drzewko? Pierwsze drzewko? Trzecie drzewko, z trzema kropkami. Ojej, a ja szukam na... Jezu, a wiesz, ja szukałem na trzeciej... W podstawowym na trzecim rzędzie i myślę, że nie rozumiem, dlaczego ty mówisz, że tam jest, a tam nie ma. No. Okay. Gazik! Jaki dildo! Zwany platforma handlowa. No, mówię, że znajdziesz. No. A jest gazik. Mleksa możemy sobie nawet zrobić. Ej, fajny. Duże siedzenie. Aluminium? To potrzebujemy przetapiarki. No to dźwig. Właśnie mamy, piec do wytapiania, złożone żywica, no to biorę się za robotę. Dobra. Złożone akurat jest.
To zaraz będziemy musieli po surowce ruszyć. A jeszcze ciągnik jest, sobie? Ty, a jeszcze jest przyczepa, jest ciągnik. Czarny ciągnik? A, żywica jedna jest w tym. Siła świdra 2, co to jest? Siła świdra. Nazwa? No. Wciągarka. Ciekawe rzeczy tu można odblokować. Pewnie będziemy odblokować ciągnik, jest chyba na jedną osobę, tak mi się wydaje. Mówisz? No to nic, się jakoś podzielimy robotą. A ja miałem zrobić piec do wytapiania. Może dobra, ja zabiorę raz, to, żeby ci nie przeszkadzało. No. Już to piecek idzie. A właśnie, tę platformę można otworzyć, bo ja nie wiem, czy ona pod piec właśnie się nie przyda nam. Halo, halo, tutaj tego, z FedExem przyjechałem, proszę bardzo. A dziękuję. To FM naciskasz i wtedy możesz sobie taką platformę wziąć do rączki. F&F. Takie rzeczy do rączki, o. Już można podłączyć na przyszłość? No nawet to zrobię. A to, czekaj, a to trzeba... No i co? Ale krzywo. Co to? No nie, no weź. Ja tu specjalnie układam obok. A i tak... Tak przekręciłeś i a wygląda, to się samo. Wygląda, ale to się samo. Szkoda, że nie idzie się potykać, nie? O to. A co ty w to. Jakieś fazę masz na potykanie? A chyba, że napotykać. Ale to chyba nie o to ci chodziło, że napotykać. Na dotykać. A, to nie publicznie. To, dobrze, to nie ciągnę tego tematu dalej. Tak sobie myślę, te magazyny jakby były do platform podłączone, to może one by przekazywały te surowce już od razu tutaj do produkcji. Nie, to chyba trzeba, ale to jest tak łatwo zrobione, że tak wystarczy kliknąć. Wystarczy po prostu kliknąć i to już samo ci dorzuca, jak masz to gdzieś w bazie, chyba. Dobra, to ja czekam na platformę, a przy okazji jeszcze patrzę, czy nie ma czegoś do zebrania. Właśnie, ja idę w góry, zobaczę, czy coś w górach znajdę. Nam by się handel przydał, trochę. Mistrz handlu? Pionier? Byśmy mogli, wiesz, trawę sprzedawać i za jakąś żywicę albo coś kupić. Właśnie coś tu znalazłem. Co to jest? Ty, jakie to dziwne... Ty! Kwiatki, które mnie atakują! No widzisz? Ja ci mówiłem, że w Astronii, że były rzeczy, które chciały faktycznie cię zjeść. Oj, one wybuchają, ale z nich wypada, wiesz co? Z tych kwiatków wypada ci, powiem... Przedmioty badawcze? Tak. Pod korzeniem mają. No. To się chyba wiele nie zmieniło. Znaczy, nie. Z nich wypadają takie małe elementy, które zaraz zobaczysz, że dostaniesz trochę bajtów. O. Dobrze. Mega. A ja mam prezent nareszcie. Prezent? Jaki prezent? Prezent. No do rozpakowania. A. Ty, a ja zapomniałem, że tutaj muszę z prądem iść. A ja ja się zgubiłem. Ja się zgubiłem. Gdzie tu? Gdzie ja się zgubiłem? Ja nie wiem, gdzie jestem, ty. Ty? Gdzie jest baza? Zgubiłem się. Czekaj, jakoś się krzyczy, tlen? Nie? Ale na który? O ja, dobra, jestem. Na który się krzyczało pan? A, już nie jesteś. Nie wiem, zaraz mi tlenu zabraknie. O nie! Zginę! Tlen! Dużo masz rzeczy przy sobie, czy nie? Nic nie mam. No nie, no już mam, dobra, jestem przy tlenie. A ciekawe, czy jakbym podszedł do ciebie, jak mam w plecaku butlę z tlenem, czy... A nie, to jest... Współdzielenie chyba nie działa. Byłoby zbyt ale pięknie. Butlę z tlenem może mógłbym ci przekazać, nie? A butlę z tlenem, tak. Samą butlę, no. O. Dobra, już ogarnąłem się, już jestem, już żyję. Już jesteś normalny, tak? Tak, już jestem. Nigdy nie jestem normalny, ale powiedzmy, że wiem, o co ci chodziło. To ja idę dalej penetrować, bawię się w penetratora, tak jak ty. No, bo to trochę bez żywicy to długo nie pociągniemy, nie? Żywicy szuka. Żywicy? Czy pieczarek? No i polimery, znaczy no, pieczarki, żywica, wszystko. Ja cały czas tu zbieram bajty. Dziękuję za bajty, tak. No. O, kolejna dziura. Jeszcze nie zbadana przeze mnie. Teraz się zastanawiam, czy ja stąd wyjdę. Wiesz ja też co, trafię takie rozterki. Kiedyś to był chyba tytan, ale nie wiem, co to jest. Tytan? Kwarc! Ja taniec, a tytan. Panią Barbarę znalazłem. Co znalazłeś? Panią Barbarę. Jaką? Jaką Barbarę? Kwarc. Barbarę Kwarc. O Jezu. Basia! Ty, Basia, no. Jaskinia! Co ty na to, żeby eksplorować jaskinię? Podziemia. No zaraz gdzieś zejdziemy, tylko wiesz co? Ja się trochę duszę jakby. I serduszko mi tak szybko puka. I jestem przy bazie, ale... dojdę. Udusiłem się przy samym drucie. Wyobrażasz co? To sobie? No drut mnie udusił. Drut cię udusił? Tak. Wyszedłem I teraz? Już. I teraz tak, czy leży moje ciało?
No leży, na pewno leży twój plecaczek. Nie, mój plecaczek leży. Co za lama. Ale no to co, no nic nie straciłem. No chyba się w tej grze nie da się przegrać chyba. No, a przynajmniej wiemy, że... Ale już... Ale 1-0 już dla byłem mnie, no pod cóż. Drutem, no. Już byłem pod drutem. Już witałeś się z gąską. Albo z czym no, innym, przynajmniej... co się rymuje. Mamy tego, mamy magazyn tu pod ręką. Ty... No dobra, ale to... Te podziemia są fioletowe. Tyle drogi, tyle przejścia, eksploracji, doszedłem do ślepego zaułku. Nic tu nie ma, tylko bywa. Fioletowa ziemia. Nie no, jestem rozżalony. Bywa. Teraz tak, ja bym chciał coś przetopić. Przypuszczam, że jakby kwarc przetopić, to coś by się jeszcze uzyskało z tego, ale czy mogę na przykład trawę przetopić? A zbudowałeś już przetapiarkę? Tak, piec? Już dawno stoi. Ale ja mówię o piecu. Wow, jak poli! Ale co z tej trawy? Węgiel będziemy mieli no, z organicznych. Wydaje mi się, że to działa tak, że każdy przedmiot przepalony coś daje. Tak mi się wydaje. A to ciekawe, jak przepalimy węgiel, to co tam da? Nie, to już diamenty? Jest przetworzony. No to już raz przetworzyłeś, tak? Aż mówisz, że tam bardziej się nie da, tak? Wydaje mi się, że już bardziej nie. Ale można dobra. Sprawdzić. Ale wiesz, jak to fajnie wygląda? Jak wiem. Sylwester. Widziałem w samouczku. A widzisz, ja jestem bez samouczka. Jestem samoukiem, bez samouczka. Bez smoczka. No dobrze, to ja do jakiejś dziury też sobie wejdę. No to nie ma, że tylko ty czerpiesz korzyści ale, z tego spójrz, świata. Spójrz w moim kierunku. Ja bym wiedział, gdzie jest twój kierunek. Zobaczysz po tych przecież. Po zobaczysz czym? Po znaczniku. Ach tam! Halo? A po co ty tam poszedłeś? Halo? No. Czekaj, mogę ci pomachać? O nie, to nie jest machanie. Czekaj, gdzie jest machanie? Tutaj? O! No, teraz ci macham. Coś tam jakbyś chciał zrobić, no. Ale to jesteś na szczycie góry? No. Tak, ze szczytuję bez ciebie. O, bo się co obrazimy. To? Co to jest? O, próbka badawcza. Oh yeah. Wydaje mi się, że po takie bardziej... A dziękuję za... No. Za bajta. Za bardziej zaawansowane rzeczy trzeba będzie latać na inne planety. To też tak było, że nie wszystko no. jest dostępne w jednym miejscu. Chyba tak musimy się w pierwszej kolejności skupić na wybudowaniu łazików. Co to? Przeryciu tej planety. Znalazłem ja. Nowy surowiec. Jaki? Nie wiem właśnie co to jest, ale jest zaraz fajny. Będzie kwarc. Taki... Takie pałeczki, dużo takich pałeczek. Wąglik. Tak, znalazłem wąglik. I to też jakieś wybuchowe sztynksy. Chyba dobrze. Co to jest za surowiec? Malachit! O, nasz ulubiony! A, był malachit! A to też z tego, nie? Z Deepcocka. Deepcocka. Tak. No. Widzę, że mamy dokładnie te same skojarzenia jeszcze z... No wiesz, tyle misji... Razem. Tyle misji w drodze po malachit było, to... Dziwne, jakby te skojarzenia nie nachodziły, nie? Ano. Kurczę, ale czy nam się uda na przykład dzisiaj stworzyć ciągnik? Byłbym szczęśliwy. Ale chyba to za dużo wymagam od naszych umiejętności. Kto śpiewał o tym ciągniku? Kupiłem, no, czarny kupiłem, ciągnik. Tak? O nie! O nie! Korle! Tlenu nie masz? 1-1? Tlen! Jestem przy pazie, zdechłem! O nie wierzę, to jest po prostu jeden, masakra. 1-1. Zapomniałem, że przecież tlen jest potrzebny. Ty. Ale to cię pocieszę, mądrzejsze jednostki też zapominają, nie, więc... Spoko. Ale fajne jest to, że można przyjść do swojego, pozbierać wszystko, tak. Do swojego trupa. Jedynie te... O, a co ja tu? Nic się nie traci w sumie. Wiesz co? Wszedłem do dziury, w której nic nie ma, to jest niemożliwe. A ja myślę, że co? Ja wszedłem w długą dobra. Dziurę i nic nie było. To jest... Wszedłem do dziury, ale tu trzeba było trochę poryć i już jest druga dziura. No, trzeba było ją otworzyć po prostu. Jak paczkę chipsów. Chipsów? Chipsów. A dlaczego ten magazyn jest jakiś taki krzywo postawiony? Co tutaj pan Korle się... zrobił? Tak krzywe jakieś co ci nie pasuje? Magazynów. Jak tak można? Tu się coś przepala cały czas. A, widzę tutaj... Ty co, węgiel tu generujesz, tak? Wungiel. No to wiesz, smog. No i tak się, i tak właśnie się tworzy smog, no. Dokładnie. No. Kurczę, tu wszystko, tu są grzyby, ale te grzyby są organiczne, kto by to pomyślał? A ja zobaczę, co się stanie, jak wrzucimy żywicę. Co się stanie z żywicą? Żywicę, dobrze. No.
Mam malachit, też coś musi mieć, znaczyć. Po co ja tu przyszedłem? Jeszcze ja nie mogę sobie, wiesz, budować. O. Nie możesz sobie budować? Wyglądało. A gdzie ty w ogóle jesteś? Ja w jakąś dziurę wszedłem. Okej. Okay. I chyba najłatwiej będzie z niej wyjść, jeżeli bym się udusił. Ale zobaczymy. No bo najgorsze... Ale to jest właśnie dziwne, że taki regres nastąpił pod tym względem, że ja nie mogę sobie dobudowywać, nie? Że... To jest dziwne. Będąc gościem na serwerze, tak, mogę tylko niszczyć, dziwne. A nie stawiać. O, a to co to jest? To chce mnie przytulić? Tuli, chodź, tuli, tu tuli. A ja wiesz, ja mogę do ciebie puścić i pomóc wyjść, tylko musiałbyś mi powiedzieć, gdzie jesteś, bo ja nie widzę cię na mapce, żadnych znaczników nie ma, jak jesteś pod ziemią. Jestem w jednej z dziur. Ciężko to wytłumaczyć, ale nie, no na ten moment sobie jeszcze jakoś radzę, bo ja po prostu szukam czegoś, żeby zabrać, przynieść ci... prezencie. Myślę, że coś nowego znalazłem. Ewentualnie możesz mi powiedzieć, w którą znalazłem stronę mam znowu iść. Taką kapsułę. O, tylko ja generatora chyba nie a ustawię ja mam tu niestety. Generator. To byś musiał za nitkami... Nie da... O, tu są dwa pod generator. Mały generator mam. Za nitkami ruszyć. Ale to powiedz mi, która nitka, bo to nitek zrobiliśmy trochę. Taka, pamiętasz skąd patrzyłem na ciebie, jak byłeś na górze? Nie. A. To taka nitka... Witka nitka. Poradzę sobie. Aha. I tyle, człowiek chciał pomóc. Jedna z nitek, która wchodzi do dziury, tak? O, a to takie... O Jezu, tutaj dużo tych nitek żeś postawił do tej dziury. Chyba jestem. O, no to będzie, to będzie moja nitka pewnie, znaczy nie, tak. Tu, ej, tu zostawiłeś tyle pieczarek tutaj, co to ma być? A to nie, to nie będzie ta nitka. Aha. Bo ja właśnie wyruszyłem w drogę po pieczarki i ich nie znalazłem. Bo jest jedna nitka, która schodzi pod ziemię i ona po drodze zostawiłeś dużo pieczarek. No to może być. Czarek, co ja widzę dużo twoich strzałek. Nie wiem, czy się nie próbujesz do mnie włamać od innej strony. A tu są pieczarki. Więc nie wiem, czy właśnie do mnie nie zmierzasz. Wiesz co? No. Patrz się tam, gdzie się patrzysz, bo ja nie wiem, czy my się zaraz nie spotkamy. Bardzo możliwe. Bo znalazłem miejsce z pieczarką. Nie! Sfaleryt! Co? Syfleryt. Usłyszałem cfeleryt. Syfleryt. Tak, to. Syfleryt. Co to jest syfleryt? To dobrze, nie wiem. Zobaczymy, zrobimy coś z tego. Słyszę cię. Ej, ja cię słyszę normalnie. No, ja ciebie też. Znaczy, jakieś bulgotanie z twojej strony słyszę. Jesteśmy obok siebie gdzieś, tylko ja cię jeszcze nie umiem dostrzec. A nie zbierasz syflerytu? Nie, zbieram pieczarki. Ja to organicznych trochę zbiorę pod generator. No dobra, ale kopiesz w dobrą stronę. Kurczę, ale to nie da się jakoś powiedzieć, hej, jestem tutaj. A ty jesteś cały czas koło nitek? Tak, tak, tak. O, jakie tu są fajne surowce, co to jest? Bo tutaj są takie, wiesz, pamiętam z tego, zapamiętam z Astronina, że takie... O, a to jest coś ciekawego, co to? Patrz, 400 punktów. Ło, 467, 8, 12 punktów, tak. A ja też coś niosę do domu. Myślę, że nie? Tylko muszę stąd wyjść. A ja kolejne 400 zaraz. Ja tak... Ale ja to mam do badań. 500, o nie. A później 0,7. 0,7. Spadłem! 0,7 zgłoś się. Spadłem. O. No czekaj, czemu to się musi wszystko tak majtać jak majtki? Majtki się majtają? No stąd nazwa majtki, nie? Że się majtają, mówisz? To ciekawa teoria. Czemu to nie działa? Zepsułeś. No tak trochę jakby, czy tu tlen jest też potrzebny? Oszukują, że tylko energia. Potrzebną moc. Czy to jest za mało mocy? Za mało moczu. Zepsułem. O ja, a nie, to są te trujące rośliny. Zapomniałem o gazach. A mieliśmy eksplorować razem. No ale to bo nie podchodzisz do mnie, no. No bo ja nie wiem, gdzie jesteś, no. Chyba jednak jesteśmy w innym miejscu. Ale widziałem twoje strzałki niedaleko. Ojoj. Mogłem ci przerwać w ogóle połączenie z prądem i to byłoby ciekawe i z tlenem. To no, byłoby miłe. A to by było zabawne, nie tak? Byliśmy grać razem, nie masz tlenu. Tak. Dead. Ja cały czas mam wrażenie, że cię słyszę tutaj gdzieś, ale cię kompletnie nie widzę.
Patrz, złączyliśmy się. Ręka pana. Spadłem. Cześć. Cześć. I tu masz złoża Cweleryto. Ty byłeś... O, rzeczywiście. A to widziałem z góry właśnie, no. Ale jaka muzyka nam zagrała pod to spotkanie. Proszę bardzo. Masz może kabelki? Jeszcze trochę mam, no. Bo przydałby się chyba jeden, bo ten jeden generator nie chciał ruszyć. Albo masz... Wybiorę. O, jest. Masz... Gdzie ty jesteś? Wow. Co znalazłeś? A to resztki tylko? A tu kurde... Co to jest? Proszę, tu leży próbka badawcza, ten pobiegł dalej. Odzyskaj... Co to? Nie, no... Resztki. O. Ale co ja z tego mogę zrobić? Ale nie, jak są... Jak... Gruzy. O, światło robocze. Weź sobie to Masz jedno światło robocze już, czy nie? Nie mam. To pokaż, ale to sobie mogę na plecaczek dać? Tak. No. Tylko ja teraz... No to zamontuj mi. Wsadź mi. Sorry. Weź sobie go zamontuj sam, bo ja mam pełny plecak. Ja już nie mogę nic wymontować dlatego. O, patrz, jakie światło. O, jaka wygoda. No. A to nie zżera ci prądu? Nie. Ale tam co, wiesz... Z energii słonecznej, której tu nie ma, nie? Ja zbieram małe bajty. A ja ściągam... Ty uważaj na tlen, uważaj na tlen. Spoko, no wiesz, ja lubię takie zabawy w podduszanie tutaj. Ja widzę, wiem. Wiem jak to... O! Ach, tu mówiłeś o tym energetycznym, a ty już otworzyłeś no, to. No, ale tam jest dalej jeszcze jedno. Dobra, idę. Tylko tu kabelek by się przydał. Dobra, i, zaraz i trochę rozstawię. Prądu. Oj. Tak, powiem ci, że... A tu są wyziewy, jak lubisz. Wyziewy? Nie lubię wyziewu. No. No chyba, że twoje, to jedyne, które mogę znieść. Ej, tutaj rundka... Dobra, mam organiczny, nareszcie. Ej, no podłączy... Aha, bo nie masz organicznego, tak? Tak, znaczy, bo wydaje mi się, że jest za mało energii w tym części, co tam zostało. No bo tu nie ma energii, tak, i potrzebujesz... O, skończyła się energia, faktycznie. No. A masz? Masz jeszcze energetyczny, masz. Mam. Cyk, o, idzie. O, dobra. I będziemy mieli bajtę. No chyba, że wrócimy tu, jak zbierzemy po prostu dużo znowu organicznego. Albo do bazy by trzeba było podejść chyba po to. Dobra, wiesz co, ja bym poszedł na zrzut do bazy. No to ty stawiałeś druty, jak tam próbowałeś do mnie dojść, czy nie? Powiem ci, tak, ale nie radziłbym tamten iść. Mówisz, czemu? Bo nie podejdziesz za stromo. Teraz zobaczę, czy moją drogą podejdę. Kurczę, bo u mnie wcale nie jest... Ale ja mogę teraz pomóc ci, tak? Generowaniu drogi. No, ale idzie bez problemu. A tutaj, że spadł w dziurę jakąś. Jak pójdziesz za drutem, powinno być spoko. Tu muszę sobie poprawić drogę, ścieżkę, bo jest taka nierówna. Oj, zaraz przerwę prąd. Korle, co się stało? Przerwałem prąd. Tak? Ale jak prąd? O, już. No bo próbuję sobie ścieżkę zrobić i zepsułem. Ale już jest dobrze. Schody sobie buduję. Ciekawe, czy też by nas atakować nas kartony. Pamiętasz kartony? Kartony? No, coś jak tam było. Sandstorm Darude grał i kartony atakowały. Aha, tak. A właśnie, to może po to jest magazyn, żeby nam nie zwiało, wiesz, tych przedmiotów, co sobie natworzymy. I po to możesz się chować potem tam jeszcze. Mhm. Dobra, ja zapamiętuję ścieżkę, patrzę, jak ty żeś tutaj uzyskał dojście. A, czyli drut w prawo, okej. Okay. Drut w prawo. Dzień dobry, co to jest za zestaw? A, Cweleryt, a ja idę po te, po organiczne. Dobrze. Przyniosę. Tylko pytanie, czy dwa generatory wystarczą? Może powinienem zrobić trzeci, na wszelki wypadek. Dorzucić Cwelerytu do ognia? Tak, a ja ci nie powiem, co z niego wychodzi. O, i to będzie, o. Już idę zobaczyć, co z niego wychodzi. To ci nie powiem. Pewnie też węgiel. No, raczej nie. Piec do wytapiania wychodzi. Co? A czemu? Nie mogę zobaczyć, co wychodzi z niego. Bo nie widać. O. Dopiero zobaczysz, jak się stworzy. Nie. A, tlen uważaj. Takie to nie. Na tlen uważaj swój. A czemu? Nie, no w bazie mamy tlen. A, okej, dobra. Faktycznie. To ja czekam, aż przerobi nam Cweleryt. No to chyba był potrzebny do tego. O, schowałem jeden. Czy mamy, my nie mamy dużej drukarki, nie? Mi się wydaje, że duża drukarka nam się przyda do dużych rzeczy, tak? Tak. Ja zacznę tworzyć dużą drukarkę. Drukuj. A ja zobaczę, co tu się dzieje. No mnie zastanawia, czy będzie potrzebny duży generator, żeby zasilić to na dole, bo może to w ten sposób działa. Albo cynk po prostu nam wyszedł. Duży cynk? Kto daje cynk? Cynk. Cweleryt dał cynka. Cweleryt daje cynk. O, nie trafiłem. Co jest?
No. Cynkuś, dobrze. Ja idę do naszych generatorów, zobaczyć co z tego jeszcze... Wiesz co, no i tak. Jest, wystrzeliło! 3 generatory były potrzebne. A widzisz, czyli po prostu długo... Czyli chodzi o to, że musisz dużo energii tam dorzucić, tak? Można łączyć, ale 307 bajtów? Mało, tak. Co to za sens? To są ogniwa zasilające. Coś, co zasila, nie? Mała bateria. Lit nam jest potrzebny na małą baterię. Przedłużacze? Co to są przedłużacze? A przedłużacze mogą to być te żółte, żółto-szare kable może, to, nie wiem. Albo, no tak, może, że z bazy możesz pociągnąć gdzieś dalej. Nie wiem też. Wzmocnienia, nie wiem, czego to służy. O, a ja dostałem wiatr w żagle, chyba jestem doładowany. Mam masę energii właśnie, przetracam na nic. Przetracasz? Ale to spoko. Tak. No i proszę, no. No dobra, to ja co buduję? To ja buduję w takim wypadku plecak pełny, no co ty nie powiesz? No, to bo ja myślę, że... Staszek stawia dużą drukarkę. To, co wybudujesz, będzie finałem naszej dzisiejszej przygody. Dobrze, a duża drukarka oczywiście wiesz, czego wymaga. Wymaga zasilania? Jeszcze platformy. Także jeszcze platformy trzeba postawić. Mam wrażenie, że szybciej biegam, jak mam te generatory podpięte. Albo efekt libido, nie? Efekt libido. Dobra, no jeszcze duża platforma jest potrzebna. O, jesteś tu, widzę. Proszę bardzo. Co? Zasiliłem cię. Czym? Energią mą, życiową. A, poczekaj, bo ta energia się marnuje, bo ja mam generator mały i jak no rzucasz tak, mi tak, energię, tak, to... ale ona się zmarnowała właśnie. Tylko nie chciałem, żeby się tylko u mnie zmarnowała, więc się zmarnowała też u ciebie, nie? Rozumiem. Znaczy, nie rozumiem, ale okej. Okay. Pokrętna logika, niech będzie. Ło, jaki sobie tutaj ma ten słoneczny, tak? Telewizję odbierasz, tak? A jest, ja tu już mam, wiesz, transmisję, live'a prowadzę jednocześnie z kosmosu. Mhm. No dobrze, co tam się przetapia nam? O, patrz, coś fajnego się przetapia. To musi być szkło. A pojemnik, co to jest? Pojemnik? To może być na ziemię. Nie? A to zrobię pojemnik, bo ty nie robiłeś pojemnika. Ja mam sobie pojemnik, ja mam cały czas z sobą. Masz noszę. Pojemnik. Właśnie, Korle, dlatego nie możesz tworzyć dzień, bo nie masz pojemnika. Pojemnik jest potrzebny, żebyś mógł zacząć tworzyć przecież, o jasne. Masz, z kabla dostałeś w głowę za to. I dlatego nie mogłeś tworzyć i podnosić tego. Musisz zebrać ziemię i dopiero tam byś mógł wtedy podnosić. Zbierz ziemię najpierw. No mogę. Nie no, Staszku, dziękuję. No, nie musisz samouczka, ogarniesz, że wszystko ci powiem, jak czegoś nie będziesz wiedział. No. Ale ja też nie wiedziałem, że to ten, że to jest aż tak wymagane. Kiedyś tak nie było. No nie było, nie było. Mogę w końcu budować. Widzisz, to nie jest bug. Dobrze, to jest feature. To future, no. To jest future, tak. W końcu moja armatka się do czegoś może jeszcze przydać. Armatka? No to działko. A myślisz, że malachit, na co się zmieni malachit? O! Coś malachit generuje. On coś tam robił, ale już nie pamiętam nawet, co to było. Ja też nie wiem. Dobra, duża się zrobiła, Czekaj, no. Ale dobra, postaw, bo ja mam fajne ujęcie na finał i ciekawe, czy skojarzysz, czy się zintegrujemy. Boję się. Patrz, moglibyśmy... Zresztą drukarką się nie będziemy przejmować, u ciebie ją postawimy. Drukarkę? Ale ja już stawiam drukarkę. Aha, bo ona już gotowa. No, już zrobiłem, tylko muszę jakoś ją przestawić. Co to można robić? Czekaj, o. No i zobaczę, co tam się da. Zobaczę, co tam się da. Schronienie. O. I tylko schronienie z naszych aktualnych planów. Co? Faktycznie. Silikon. O, silikon, to trzeba jakieś laski znaleźć. I plastik. Aha. To tyle człowiek wydał tego, a tu się okazuje, że to i tak nic z tego. Na głupoty. Wyciągaj działko i chodź, robimy finał. Robimy finał, dobrze. Piec do wytapiania. Miedź! Coś... Proszę bardzo. Miedź, no z jest dobrze. To jest miedź, to trzeba pamiętać. Dobra. To jaki finał? No, z działkami. I możemy tak dotknąć się działkami i zakończyć. Trafisz? O! O! No. No, tak powiem ci, że nieźle jest. Masz miniaturkę dobrą. To ty masz miniaturkę, ale mogę zrobić. No. Tylko, no właśnie, o. To finałuję. Dobrze. To możemy, o, tu
planetonom uciekającym. Możemy się pożegnać. Bardzo, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli ktoś wytrwał do tego momentu, bo to nie było lekkie zadanie, nauczyliśmy się, jak można też i stawiać, a nie tylko kopać ziemię. Tak jest. No. I tu możemy zakończyć naszą historię. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze bardziej serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej, hej. I zapraszam do odcinka jutro. Tak, u Staszka. Pa!